Cześć kochani, tu Ania z kanału Kreatywna TV. Dziś przychodzę do Was z hafciarskim podsumowaniem ostatniego miesiąca, czyli lutego. No to hafciarskie podsumowanie będzie troszeczkę inne niż te poprzednie, ponieważ nie zobaczycie mnie. Postanowiłam Wam oszczędzić tego widoku, ponieważ niestety rozchorowałam się teraz na początku marca. No i powiem Wam szczerze, że nie wyglądam za dobrze. Trochę lepiej brzmię, więc doszłam do wniosku, że to podsumowanie nagram w takiej, a nie w innej formie, żeby po prostu ono było, żeby mi nie umknęły postępy. Tak więc nie przedłużając, przechodzimy do podsumowania lutego. W lutym udało mi się skończyć pierwszy w tym roku haft i jest to dziewczynka pod parasolem, dziewczynka chlapiąca, rozchlapująca kałuże. Jest to obraz, o którym Wam już opowiadałam. Opowiadałam Wam dosyć dokładnie już przy okazji poprzedniego podsumowania. Dzisiaj chciałabym Wam jedynie pokazać rameczkę, jaką znalazłam do tego hafciku. Widzicie w tym momencie odbicie kamery. Rameczka jest bardzo ładna. Jestem bardzo zadowolona, że udało mi się właśnie tę rameczkę znaleźć, ponieważ ona idealnie pasuje do obrazka z inną dziewczynką, więc będą stanowić piękne uzupełnienie i mogę stworzyć wreszcie galerię. Mogę wreszcie powiesić te obrazki na ścianie i wszystko będzie razem pięknie tutaj pasować. Mam jeszcze trzecią ramkę, więc jeszcze mogę pomyśleć o trzecim hafciku. Tak więc wygląda rameczka, którą wybrałam do tego obrazka. Następnym razem, już tym razem chyba na blogu, pokażę Wam, jak wygląda w oprawie. Kolejny haft, o którym chciałabym Wam troszeczkę więcej powiedzieć, jest to latarnia, przecudowna latarnia, która jest jednym z moich haftów wybranych do zabawy Nowy Haft na Nowy Rok. No tutaj znowu jest bardzo malutko, niestety, ponieważ przede wszystkim tutaj na ten stan rzeczy złożyło się kilka rzeczy. Przede wszystkim musiałam zamówić muliny. Okazało się, że nie mam tych mulin właśnie do tej części haftu. Po drugie, ja haftuję, wiecie, zawsze z lewej do prawej, a tutaj właśnie ta strona haftu jest taka postrzępiona i dosyć trudno się właśnie haftuje w takim układzie, jaki ja wybrałam. No na razie jest tyle. No nie jest dużo, aczkolwiek mam nadzieję, że w marcu będzie trochę więcej. Teraz przejdźmy do drugiego haftu. Jest to chatka, zimowa chatka od Dimensions. Ja już Wam ten hafcik pokazywałam. Tutaj dłubię sobie również powolutku, ponieważ, no co tu dużo mówić, słuchajcie, ja nie chcę wyhaftować tego haftu za szybko. Ja chcę sobie rozłożyć pracę na cały rok, a ten haft jest tak uroczy, jest tak przyjemny, jest tak milutki i ma tak cudne kolory, że co tu dużo mówić, chciałoby się od razu wyhaftować jak najwięcej. No i co tutaj się pojawiło w tym miesiącu? W tym miesiącu trochę więcej zorzy, no i tutaj mam pierwsze z drzewek, które są w tym hafcie, a dla przypomnienia hafcik będzie wyglądać właśnie tak. Czyli jest naprawdę niesamowity i tak myślę, że w tym miesiącu mogę przyspieszyć trochę, bo na początku wydawało mi się, że trochę to tempo może być za szybkie, chociaż w porównaniu z tymi postępami, które Wam pokazuję, to one są niewielkie, ale jeżeli bym naprawdę skupiła się na tym hafcie, to trochę się wystraszyłam, że jeżeli bym się tak, wiecie, mocno skupiła na nim, to za szybko by mi poszło. I teraz tak doszłam do wniosku, że już mamy kolejny miesiąc tego roku, mamy trzeci miesiąc tego roku i mogę troszeczkę przyspieszyć i mogę trochę więcej czasu spędzić właśnie nad tym haftem. Widzę, że mi ostrość ucieka cały czas, może jak zrobię tak, o, to będzie dobrze. I również mi hałasuje krzesełko, no ale trudno. Tak więc obrazek będzie wyglądać po skończeniu, jest naprawdę przeuroczy i cudowny, uwielbiam go, z każdym krzyżykiem zakochuję się w nim coraz bardziej. No i teraz myślę, że właśnie marzec będzie miesiącem tego haftu, a przynajmniej taką mam nadzieję. No i trzeci haft, nad którym pracowałam w lutym, udało mi się troszeczkę krzyżyków postawić, to przecudowny rudy kot od Mereszki, czyli taki letni, piękny haft. Tutaj możecie zobaczyć, jak ten obrazek będzie wyglądać. Ja jestem tutaj na tym etapie, czyli zasłona i już się zaczyna pojawiać kompozycja, ten cudny bukiet. No powiem Wam szczerze, że haftuje mi się niesamowicie przyjemnie ten obrazek. Haftuje mi się go tak dobrze, że naprawdę bywały dni, kiedy haftowałam do bardzo późnych godzin nocnych. No i jak widzicie, zaczynają się tutaj pojawiać już kolejne elementy, więc robi się coraz ciekawiej. Zasłona tutaj już zeszła trochę niżej i mamy tutaj kwiaty. Powiem Wam szczerze, że tu żadnych większych problemów nie miałam, jeżeli chodzi o ten haft. Natomiast tu
zaczyna pojawiać się hafciarskie konfetti i tak myślę, że trochę więcej też popracuję nad tym haftem w tym miesiącu, żebym mogła Wam powiedzieć później też trochę więcej o tym hafcie, o tym jak się pracuje nad nim w momencie, kiedy pojawia się konfetti. Co prawda nie jest to takie konfetti jak w przypadku headów, ale jest. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie mi się właśnie tutaj na tym fragmencie pracować. Pytacie też właśnie o hafty od Mereszki, o ten zestaw, o jego ocenę. Kochani, ja z ogromną przyjemnością opowiem Wam więcej o tym hafcie, ale ja też muszę wyhaftować go trochę więcej. No po tym fragmencie ja jestem tutaj zachwycona, wszystko jest pięknie i jest to stosunkowo łatwy fragment, natomiast tu zaczynają pojawiać się kwiaty, jest trochę hafciarskiego konfetti. No ja muszę wyhaftować trochę więcej, żebym mogła Wam powiedzieć, czy ten haft mi się podoba, czy to rozpisanie w dalszym ciągu mi się podoba, no i generalnie jak mi się pracuje nad tym haftem. Tak więc dajcie mi jeszcze trochę czasu, ja z ogromną przyjemnością nakręcę Wam taki film, napiszę Wam post również na blogu, tylko dajcie mi właśnie jeszcze trochę czasu, bo jeszcze trochę muszę popracować nad tym haftem, ale jak na razie jestem zachwycona. Obrazek jest cudowny, kolory są fantastyczne, nie mam problemu w żaden sposób z tym obrazem, no wszystko jest pięknie. Tak więc wyglądają moje postępy w lutym. Nie są to żadne gigantyczne postępy, ale cieszę się, że są, bo luty był tak kosmicznie zakręconym miesiącem, że naprawdę nie wiem, gdzie on mi się podział. Więc tym bardziej cieszy mnie fakt, że udało mi się tutaj zrobić postępy na wszystkich trzech haftach, w zasadzie czterech haftach, bo czwarty został już ukończony, trafi do ramki i będę mogła się nim cieszyć już tak jako wolno stojący haft. Jeśli spodobał Wam się ten film, to oczywiście nie zapomnijcie o kciukach w górze, a także o komentarzach. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, żeby zawsze być na bieżąco. No i o dzwoneczku, bo dzięki dzwoneczkom dostajecie powiadomienia o filmach zawsze wtedy, kiedy one się pojawiają na kanale, więc nie zapomnijcie właśnie też o dzwonku. Tymczasem ja zmykam do moich haftów i widzimy się w kolejnym filmiku.